Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam 22 lutego we wtorek w święto katedry świętego Piotra. Dlatego usłyszymy dzisiaj fragment z Ewangelii według świętego Mateusza, mówiący o tym właśnie, kim jest Piotr i każdy z jego następców. Jest to rozdział 16, wersety od 13 do 19. Posłuchajmy tej Ewangelii. Gdy Jeszua przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, zapytał swych talmidim: kim zdaniem ludzi jest Syn Człowieczy? Powiedzieli: otóż niektórzy mówią, że Johananem Zanurzycielem, inni, że Eliahu, jeszcze inni, że Jirmejahu lub którymś z proroków. A waszym zdaniem, odezwał się do nich, kim jestem? Szymon Kefa odrzekł: ty jesteś Maszijach, Syn żywego Boga. Szymonie bar Johananie, powiedział mu Jeszua, jakże jesteś błogosławiony, bo żaden człowiek ci tego nie objawił, nie, lecz mój Ojciec w niebie. I powiadam ci też, ty jesteś Kefa, to znaczy skała, i na tej skale zbuduję moją wspólnotę, a bramy Szolu nie przemogą jej. Dam ci klucze Królestwa Niebieskiego. Czegokolwiek zakażesz na ziemi, będzie zakazane w niebie, a na cokolwiek zezwolisz na ziemi, będzie zezwolone w niebie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, to dzisiejsze słowo, które usłyszeliśmy, skupia w soczewce, jak w soczewce, takie jedno charakterystyczne i dobrze nam znane słowo Kościół, Eklezja, to greckie kaleo, wołać, wzywać, zwoływać skądś. To właśnie jest sensem Kościoła. My dzisiaj, kiedy myślimy o Kościele, gdy mówi się o Kościele, to tak trochę brzydko mówiąc, wyciera się tym słowem Kościół wszystkie kąty i wszystkie kurze i cały brud, czyniąc czasem z tego Kościoła jakąś bezduszną organizację. Ale dzisiaj właśnie Pan Jezus pokazuje nam przez tę Ewangelię, że to jest mój Kościół. Ty jesteś Piotr, opoka, to przekazanie władzy. Ty jesteś skałą, fundamentem, na którym ja będę budował dalej, z żywych kamieni. Ty jesteś tą skałą, na którą zbuduję, i tutaj usłyszeliśmy, moją wspólnotę, ale w tym oryginalnym greckim tekście chodzi właśnie o eklezję, to kaleo, od tego czasownika, zwoływać skądś, zwoływać, wołać, jakby po imieniu. Trochę tak jak biją dzwony na kościołach, to jest to jakieś nieludzkie wołanie, że jakiś człowiek, muezin, stoi na wieży, taki katolicki, i nawołuje. Te dzwony są jakąś być może, tak możemy sobie pomyśleć, przenośnią, jakimś obrazem tylko tego, że Bóg nas woła, Bóg nas zwołuje. Oczywiście, że to nie jest dźwięk Boga, ale tak jak powiedziałem, nie jest to słowo ludzkie, nawoływanie jakiegoś człowieka. I to nawoływanie ma swój właśnie początek w tym, że Bóg pragnął i chce do dzisiaj gromadzić ludzi, tak jak to czynił w Starym Testamencie i tak to czyni po dzień dzisiejszy właśnie w Kościele, że chce gromadzić ludzi na jednym wspólnym wołaniu do Niego, na jednym wspólnym chwaleniu Go, wielbieniu Go, dziękowaniu Mu. Bardzo ważne słowo dzisiaj. Kościół, ty jesteś Piotr Opoka i na tobie ja zbuduję mój Kościół. Kościół,
jak już powiedziałem, to nie jest organizacja. I Kościół należy do Pana Jezusa. On nie należy ani do papieża Franciszka, ani do jego poprzednika Benedykta, ani do jeszcze jego poprzednika Jana Pawła, ani do biskupa Marka, Stanisława, Edwarda, czy jakiegokolwiek innego. On należy do Chrystusa. My w tym Kościele, jako kapłani czy biskupi, pełnimy tylko taką rolę, jaką pełnił właśnie Piotr. Oczywiście każdy na swoim jakimś porządku. Papież ma moc, to co Pan Jezus też dzisiaj tutaj powiedział mu: dam Ci klucze Królestwa Niebieskiego. Czegokolwiek zakażesz na ziemi, będzie zakazane w niebie. To znaczy, że Pan Jezus mówi, my się z tym identyfikujemy. Oczywiście to nie jest tak, że Piotr miał jakieś pomysły, czy każdy inny papież, 200, ponad 60 ich, miał jakieś pomysły i no Bóg musiał się na to zgodzić, czy chciał, czy nie chciał. Trzeba znowu pomyśleć o tym, że to wszystko było, jest i pozostanie inspirowane Duchem Świętym. Dlatego jakby ten pomysł schodzi z góry już, z samej góry on schodzi, no i oczywiście jest też w niebie usankcjonowane, no bo z nieba przyszło na ziemię. Dlatego to takie zdanie Pana Jezusa, że cokolwiek zakażesz, będzie zakazane tam, a na cokolwiek zezwolisz, będzie zezwolone tam. Kościół. Myślę, warto dzisiaj zastanowić się, jak ja podchodzę do Kościoła, jak ja dbam o Kościół, kocham Kościół, też bronię Kościoła. Jeszcze raz proszę to rozumieć właśnie w tych kategoriach Pana Jezusa, który powiedział: Ty jesteś Piotr i na Tobie zbuduję mój Kościół, nie wasz, nie ludzki, nie zbudujcie sobie teraz Kościół, tylko to jest mój Kościół. Ja bardzo mocno doświadczam tego właśnie, tej wspólnoty Kościoła jako wspólnoty Bożej, że ludzie, którzy tam przychodzą, nie są ludźmi przypadkowymi, że oni są zawołani przez Boga. I oczywiście my w różny sposób też na to zawołanie odpowiadamy, jednego razu z większą jakąś miłością, pobożnością, innego razu bardziej jakby trochę przynagleni tylko rozumem, by tam być, by tam postać czy posiedzieć, posłuchać czegoś, nawet może i nieraz nam się nie chce śpiewać to, co tam organista proponuje, ale to jest zwołanie Boga. Tam przychodzą ludzie, którzy odpowiedzieli na to zaproszenie. A dlaczego niektórzy nie odpowiadają? Myślę sobie, że sprawa nie jest tutaj jakoś tam do wyjaśnienia w ciągu kilku minut, ale gdy przypominam sobie różne moje wcześniejsze lata posługiwania jako kapłana w różnych miejscach, gdzie też byłem w szkołach, przygotowywałem do sakramentów, do pierwszej komunii świętej, to mam w głowie takie wspomnienia, że dzieci nawet z jakichś rodzin obojętnych religijnie, niewierzących, ateistycznych często, że te dzieci miały w sobie, jeśli się z nimi na katechezie rozmawiało, czy gdzieś tam w innych miejscach, miały w sobie ogromną taką, można by powiedzieć, determinację w tym, żeby chodzić do Kościoła, żeby poznawać Kościół. Czyli, że pierwotnie gdzieś tam w każdym człowieku jest to pragnienie bycia w tym Kościele. No widzimy to właśnie po dzieciach, tak najprościej. Po dzieciach, które jeszcze nie zostały zatrute jakimiś właśnie wypowiedziami o Kościele, jaki on jest, czy czym on jest, że to tylko taka organizacja jakaś nie wiadomo jaka, wymyślona przez ludzi, że te dzieci jakby jeszcze trochę z dala od tych ludzkich takich nawoływań, no właśnie, tak jak Bóg nawołuje do tego, by się gromadzić i modlić, tak ludzie też nawołują, myślę, inspirowani też duchem nieświętym, a złym, inspirują do tego, aby nie zwoływać się, aby nie chodzić do tego Kościoła, aby porzucić, zdezerterować, czy zdradzić, tak jak to uczynił Judasz. To tacy ludzie właśnie dopiero gdy wpłyną na kogoś, na to pokolenie najmłodsze, to rzeczywiście wtedy ich
ten głos w nich, tego Boga wołającego do Kościoła, zaczynają zabijać, niszczyć, ściszać, czy mówiąc tak trochę obrazowo, przecinać ten prąd, który dochodzi Bożej mocy do nich, niszczyć to, co Pan Bóg w nich od początku w każdym człowieku zasiał i dał. Zadajmy sobie to pytanie dzisiaj o Kościół. Jak ja kocham Kościół? Czym on dla mnie jest? Czy modlę się za ten Kościół, za to ciało Chrystusa, które jest, należy do Niego, nie do nas, do Niego? I kochajmy Kościół. Kochajmy go, bo jest on Chrystusa własnością. Pan z wami i z Duchem Twoim, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Życzę wam błogosławionego dnia. No i dzisiaj też nie zapominajmy o modlitwie za papieża Franciszka. Z Panem Bogiem.